Witajcie wszyscy. Z tej strony znowu Starkey. Widzimy się w Sekiro. Otóż dzisiaj postanowiłem spróbować starcia z... no, kolejnym bossem. Ostatecznym bossem tej lokacji. Nie będę ukrywał, tylko kilka prób tam zrobię, może ze 2-3. Nie uda się, idziemy gdzie indziej. Uda się, to jesteśmy zwycięzcą i... no i lecimy dalej po prostu też gdzie indziej. Mówi co dialog. You, the young masters, I wouldn't go in there if I were you. Dreadful illusion techniques. Without a snap seed, it cannot be overcome. Take this. It's not much, but it's what I have. No i właśnie tutaj mam zastosowanie tych ziaren, które już zebrałem. Ale powiem wam szczerze, jestem w stanie sobie poradzić bez tych całych ziaren, więc spróbuję bez nich. W najgorszej sytuacji tam może sobie będę używał je z dobytku. Ale nie mam zamiaru przypisywać, bo tylko by to utrudniło wszystko. Dobra. Jeśli się nie mylę, tego nie można otworzyć, jeśli się właśnie nie ma klucza, co w sumie zostało potwierdzone. I proszę, wielka sala, płonąca, rozlatująca się. I jest oto... Kuro. Panicz. Ten, któremu służy Sekiro. The butterflies. Everyone is gone. My lord. Illusion technique. Oh. It's been a long time. Son of Owl. I need butterfly. Leave us. Who are... Do what must be done. Yes. Nie lubię tego starcia. Ale niestety. Jestem zmuszony tego dokonać. Tutaj uczą, jak to robić, ale ja potrafię to wszystko zrobić łatwo. Więc wybaczcie, jeśli będę teraz trochę bardziej cicho. Ale no właśnie, jest to dosyć skomplikowane starcie, więc po prostu łatwiej będzie mi się skupić na bitwie niż na gadaniu. Widzicie, moje zrozumienie gry mogło mi trochę sobie ułatwić to starcie, znaczy nawet. Ale jak to niejednokrotnie wiele osób mówiło, i ja się z tym nawet, może nie tyle co w pełni, ale dosyć mocno zgadzam. Starcie z panią Motyl, z Englisha Lady Butterfly, dla tych, którzy nie do końca ogarniają, albo ogarniają, bądź nie wiedzą po prostu co i jak, ale jakby to nawet po części mogło zainteresować, no to właśnie, no ale to nawet nie wiem, co chciałbym w ten sposób przekazać. Poza tym, że właśnie połowa bitwy została ukończona. I znowu przerwam dialogę, no ale muszę. Po prostu nie ma przebacz, to się przyda. I gdzieś tutaj zaraz zeskoczy? Tak. Wiedziałem. Więc nie ma co marnować czasu.
dopóki mam cukierka, trzeba to wykorzystać do walki z nią. I się zaczynają motylki. Czyli prawdziwe piekło. No. Szybciej, tykwa, tykwa. Nawet druga. No niestety, jestem już bez tykwy. Nie, nie. Ach, tyle tych iluzji, nie. Wiecie co, nie wiem, czy ja sobie poradzę. Jak znikną, będę miał większy spokój. I wszystko to się teraz stało motylkami. Rzecz jasna. No, bez przesady. Uch. No cóż. Mówiłem, z 2-3 próby maksymalnie zrobię. Prowadzę z nią bitwę tym razem w normalny sposób. Wcześniej to nawet mogę powiedzieć, że grałem tak trochę na zasadzie, no, zresztą dobra. Możecie zobaczyć, jak ja wcześniej z nią walczyłem, więc... No. W sumie i tak już nie ma dla mnie ratunku. Więc skoro nie ma ratunku, jestem na jedno uderzenie, to biorę chociaż coś, co może chociaż trochę spróbować mnie ocalić. Nie, teraz nawet nie będę się zastanawiał, gdzie to jest. A, shurikeny się skończyły, no super. Bo... Niestety. Jak mówię, jeszcze jedno podejście zrobię. Góra 2. Całe szczęście w chwilę przed tym zdobyłem punkty, więc... No, przynajmniej tego nie straciłem. A pieniędzmi jakoś nie będę przejmował. Mógłbym też co prawda spróbować podejść tutaj bez demona. A, ale w sumie, czy jest jakiś sens usuwać demona? Nie. Dobra. Zapamiętać. Tylko kiedy ona już zeskoczy, trzeba rzucać shurikena. W żadnych innych sytuacjach go nawet nie próbować. Muszę trochę spokojnie podchodzić do bitwy. I pierwszą fazę spróbować przejść na pastylkach. Gdyby tylko kamera nie traciła tego skupienia na niej, to byłoby jeszcze znacznie łatwiej. Czemu akurat musiała mi na głowę spaść? No, nie wierzę. Jak łatwo się dać podejść podczas pierwszej fazy bitwy, nie? Wiecie co, moim zdaniem w ogóle tą bitwę ta bitwa powinna być toczona trochę inaczej. Jako, że to jest wspomnienie sprzed 3 lat, kiedy jeszcze wilk miał rękę i w ogóle to...
Ja bym tutaj zrobił taką bitwę, że właśnie nie ma wskrzeszenia, nie ma procesu, ale nie zrobiłbym jej aż tak trudnej. Mogę tak tylko napomnieć na szybko. Spokojnie, ja ją pokonam. Dobra, połowa bitwy za nami. Mam wskrzeszenie i 4 tykwy. Zaraz zeskoczy. Okej, jest pasek. Skoro jest pasek, już biorę cukierka. I zeskakuje znowu na mnie, no super. O Jezu, nie, no za szybko to zrobiłem. Nie znaczy, że za szybko to jeszcze w ogóle, no. Dobra, chwila przerwy. Jestem dobra. Dobra, nawet jestem w stanie niszczyć te iluzje. Tak, w taki sposób. Z tego co pamiętam, chyba dają one cokolwiek, więc... Jak poniszczę ich większość, to potem będzie malutko motylków i... Nie polegnę znowu na nich. Chyba mam jeszcze jedną pastylkę? Mam. Dobra. Cięcia, jak ja ich nie lubię. Wiecie co, nie no. Nie wiem, czy ja dam radę. Znowu jestem już na krańcu sił, więc... Cóż, to chyba byłoby tyle. Dobra. No super, iluzje. Może jeśli się... Nie, możliwe, że jeśli je zignoruję. Nie. Nie, muszę ich jak najwięcej zebrać wokół siebie i użyć ziarna. Tym razem nie mam czasu na eliminowanie ich. Jeden błąd i po mnie, więc... Nie, ja się nie poddam tak łatwo. Nie, 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 nie. Nie wierzę. Dobra, wiecie co? Ja widzę, że ja mam szansę to zrobić. Ale już dwie porażki były. Nawet pomoc losu się pokazała, co sugeruje, że dostarczy. I w sumie nawet nie będę ukrywał, ja się z tym zgadzam. No jest nie to. No ale kontynuując. Idziemy w inne miejsce. Dużo bardziej wkurzające pod pewnym względem, żeby nie było. Ale... No... Bitwa z... Dobra, jaka bitwa? No, dzisiejsza przygoda skończy się na pokonaniu... w sumie minibossa, który jest dosyć, jakby to najłatwiej określić, łatwy, jednakowoż trochę wkurzający. Owszem, mógłbym pójść zająć się czymś innym, ale... Na obecny moment mój cel to właśnie jak najbardziej się wzmocnić przed tymi naprawdę trudnymi... No, momentami.
Tak więc... Zanim coś, to muszę się przygotować. Mam nadzieję tylko, że mam wszystko. Może trochę braknąć. Ale dobra. I gdzie to jest? Okej. Okay. Mam wszystko, co byłoby potrzebne na starcie z tym oponentem, więc nawet się nie będę zastanawiał nad tym wszystkim. Nawet nie będę jakoś szczególnie się zajmował zbieraniem. Chociaż dobra. Jak już jestem przy przedmiocie, to oczywiście nie pominę go. To prawda, nic cennego raczej nie ma. A. No takie coś tam, nie, nic wielkiego, ale niech będzie. Okej, okay, okej. Okay. I tam widzicie właśnie minibossa. To ja, niektórzy mogliby go nazwać wręcz bossem, bo jest wymagany. Dosyć trudny i w ogóle. Jak się znała na niego metody, tak jak ja, to już aż takich problemów nie ma. Najważniejszy aspekt walki z nim. Spokój. On jest prosty, jak się już go rozpracuje. Dobra. Teraz ważny moment. Muszę zobaczyć, gdzie się pojawi. Okej, jest. Więc teraz kilka uników i szybko do niego. I tu akurat wprost jestem w stanie powiedzieć, że tak, on jest dla mnie prosty, umiem z nim walczyć. Co prawda, owszem, popełniam kardynalne błędy, jak sami widzicie. I okej, okay. Pojawia się więc uniki. Konfetti. Dla bezpieczeństwa jeszcze środek uspokajający. Po co ja to zbierałem? A, okej. Okay. Żeby nie było to, że umiem z nim walczyć, nie oznacza, że ja go pokonam. Może się zdarzyć, że mimo wszystko polegnę w starciu z nim. W szczególności, że może mi brakować konfetti. A bez niego, no, jest zdecydowanie trudniej, okej. Okay. Nawet trzeba było robić uników, żeby było biec. Powiem wam szczerze, to akurat odkryłem przypadkiem teraz. Dobra. Połowa walki za mną. A, okej. Okay. Miejmy nadzieję, że... dam radę. Okej, okay, jest. Trzeba w ten sposób podejść do tematu. Środek uspokajający. I wiecie co, konfetti użyję później. Teraz będę dużo mniej mówił, zresztą zobaczcie. Prawie nic. No ale jestem po prostu zmuszony jak najdłużej. No jestem zmuszony jak najdłużej teraz go nie zużywać. Bo jest to moje ostatnie, a jednak. Zanim pójdę, zanim będę w miejscu, w którym mogę go sobie dofarmić, trochę czasu minie, a chciałbym spokojnie powiedzieć, że jestem w stanie go pokonać, więc... na końcówkę, kiedy będę bliżej... zwycięstwa, będę bardziej rozkojarzony czy coś, wolę sobie to zostawić. Chyba trochę tego dużo. A ja jestem delikatnie ranny. Dobra, środek uspokajający. O, super. No. Nie, teraz nie może mnie nic trafić. Muszę wypić tykwę. I znowu muszę wypić tykwę. Bez przesady. Super, środek się skoń... Nie konfetti! Nie konfetti! Ja tu zginę, zobaczycie. Całe konfetti pójdzie na marne. Wszystko, co miałem.
No, ale dobra. Może aż tak źle nie będzie, jak ja to znowu przewiduję. Dobra. Tylko teraz gdzie się gość pojawi? Okej, jest. No musiał mnie trafić, po prostu musiał. Dobra. Co to był? Czyżby on tu miał jakiś... Jezu, ten robak nie... Błaga mnie! Czyżbym naprawdę miał... Przegrać tylko przez tego robaczka? Nie. Ja tak tego nie mogę zostawić. Nie. O Jezusie. I właśnie stało się to, o czym mówiłem. Nie mam konfetti. Było tak blisko. No cóż. Dzisiaj nic się nie udało, także następny odcinek już wiem, jaki będzie. Nawet nie będę ukrywał, po prostu idziemy do miejsca, w którym wiem, że mogę wyfarmić sporo konfetti, także... Niestety moje plany może się nie udały do końca tak, jak chciałem, ale i tak, trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Hej!